wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie na pomyczowej konferencji po zaległej czwartej kolejce PGE Ekstraligi. Pojedynek Unia Tarnów kontra Sparta Lubac Zielona Góra. Pojedynek bardzo istotny dla obu drużyn. No niestety trafiona wielkimi problemami. To nie tylko sportowymi, pozasportowymi. Zielona naprawdę kłopotami, jeżeli chodzi o kontuzję. Drużyna Sparta Lubac dzisiaj przegrywa 53-37. Trener drużyny, pan Sławomir Dudek, prosimy jeszcze słówko komentarza, jeżeli jest trener cokolwiek w stanie powiedzieć po tym meczu. No co, gratuluję gospodarzom. Dobrze pojechała cała drużyna. Chcieliśmy tutaj osiągnąć jak najlepszy wynik. Myślałem, że będzie troszeczkę lepiej, no niestety no nie wyszło. Wyszedł na mecz wcale, muszę powiedzieć. No, słowo, w pewnym sensie Golasek. No do końca też nie najlepiej AJ. No tutaj liczyłem na ten dorobek, bo są tych chłopaków trochę większy, nie udało się, ale nie jest to nasz ostatni mecz, ostatnia szansa, także ten mecz już dzisiaj puszczamy w niepamięć i przygotujemy się na kolejny mecz. Zapytam o tą przyszłość, bo rzeczywiście dzisiejszy mecz możemy już sobie odtajkować, to już w przeszłość się tego już nie zmieni. Jak na oblicze zespołu może ten wpłynie, bo będzie mógł już ten skorzystać z obecności drużyny Patryka Wicha? No ciężko też powiedzieć. Patryk teraz dopiero, czy nie wiem, zobaczymy czy pojedzie, czy do końca jest nic nie wiadomo. No jak wystartuje, nie możemy też na niego nakładać zaraz jakichś zbyt dużych oczekiwań, ani, no bo to z jego pierwsze są zawody, są bardzo ważne mecze, właśnie jest sytuacja taka atmosfera napięta, także dla niego to, mówię, no bez żadnych napięć, on ma pojechać, jak pojedzie, to nikt nie wie, to po prostu jedziemy trochę tak w ciemno. Dziękuję serdecznie. Czas na wersję Gowoda, który w drużynie trenera z Sławomira Dudka. Obok Krystyna Pieczka stanowił najjaśniejszy punkt. There's a ton of bad luck over the last days and last months, I suppose. Only you and Krystian Pieczka could compete today with the Tarnów team. Yeah, it's hard. Tarnów is always very hard track. You know, they beat us at home, so we were already behind a little bit. But you know, we were not too far behind there for a little bit. You know, going into heat 13, it was only 6 points, so it was not too bad. You know, we don't have Hample, we don't have Pepe, we don't have Dudek. You know, these three riders are some of the best riders in the world. So for me, yeah, it's very tough to race the team and try win. But you know, we don't give up and. You know, we thought we could have done a little bit better here, but we had a bit of bad luck. But, you know, we look forward to Gorzów and hopefully trying to win, and, you know, that's our focus at the moment. Thank you. Darcy powiedział, że rzeczywiście dzisiaj było bardzo ciężko, ale również bardzo twardo na tarnowskim torze. No cóż, w świadomości pewnie też zawodników z Sparta Lubac Zielonej Góry, jak określił Darcy, było to, że drużyna tarnowska wygrała w Zielonej Górze, więc to już na samym początku stawiało drużynę Tarnowa nieco wyżej, a zawodników z Sparta Lubac Zielonej Góry trochę z tyłu. No, ten mecz to już przeszłość, także Darcy, cała drużyna skupia się już tylko na tym, co będzie wydarzało, co będzie działo się w pojedynku wyjazdowym, jaki czeka drużyna Sparta Lubac w Gorzowie w najbliższą niedzielę. Czas na gospodarzy, no i trener Paweł Baran. No chyba nikt nie spodziewał się tego zwycięstwa w Zielonej Górze. Dzisiaj zostało ono przypieczętowane. Sparta Lubac spore problemy, ale drużyna tarnowska skoncentrowana przystąpiła do dzisiejszego spotkania i pewnie wygrywa za komplet 5 punktów. Tak, cieszę się z tego zwycięstwa. Powtarzałem przed meczem, że mimo wszystko, że Zielona Góra ma problemy kadrowe spowodowane kontuzjami. To mają zawodników, którzy mogą grać 7 razy. I może faktycznie, gdyby jeszcze jednego zawodnika dobliża, to do ostatniego biegu by to wszystko się rozstrzygało. Cieszymy się z wygrania w Zielonej Górze, bo tam żeśmy zapomnieli. Dzięki pograniu dzisiejszego meczu przygotowaliśmy się z kontuzjami. Tak zawsze powtarzam, no poczekamy na cele do naszego prawdziwego sezonu z tego się cieszę. Dziękuję serdecznie. Czas na zawodnika, którego już dawno nie gościliśmy na konferencji prasowej, a przecież to rekordzista tego roku od niedawna, 19 lipca 2015 roku w pojedynku z Mr. Kartem biega w grudzień z Janusz Kołodziej, o którym portale rozpisują się już, że wróci na właściwe tory. Więc co jest tym sekretem, Januszu, że rzeczywiście twoja forma jest imponująca?
Tak naprawdę nie ma sekretu, jest tylko cały czas ciężka praca. Akurat w tym momencie, co się wykonuje, u mnie tak to jest, że akurat wtedy, co wykonuję najcięższą pracę, to akurat najwięcej jakby dostaję od gdzieś tam publiki, gdzieś tam po głowie, że jest cały czas krytyka, ale to jakby tym bardziej nakręca do tej pracy i akurat w tym momencie, gdzie też dużo pracujemy i ta praca, która wcześniej była wykonana, działa, to dostaje jakby większość pochwał. No ale tak jest, że już się do tego przyzwyczaiłem, więc cieszę się bardzo, że jest jak jest, ale jest jeszcze dużo pracy przede mną, bo jednak widzę jeszcze takie momenty, które są do naprawy i kto jeszcze dobrze przeanalizuje moje biegi, no to widzi gdzieś tam te błędy. Ja wiem, że trener Paweł Baran będzie pewnie panował tego typu nastroje, ale zaczynają odżywać naprawdę wielkie, wielkie i takie prawdziwe nadzieje na to, że ta wiązka drużyna wjedzie do play-off. Czy wyczuwa się już taką atmosferę, że rzeczywiście będzie walka o medalie? Wiemy, że w tym momencie wiemy, że mamy jakby większe szanse, bo rzeczywiście wjedziemy teraz dużo punktów w tych dwóch meczach i to jakby nam daje duże szanse, żeby jechać dalej, no ale kolejne mamy przed sobą, więc nie ma jakby gdzieś tam popadać w jakiś chory optymizm, tylko po prostu trzeba cały czas, tak jak mówię, ciężko pracować i dopiero po tej wykonaniu pracy będziemy mogli to podsumować, czy zrobiliśmy to dobrze, czy też źle. Nie wiem, no jedno co ciekawe to w tym jest to, mi się wydaje, że jest ta liga jednak ciekawa, no nie? Że nie ma jakiejś tam monotonii, że wygrywa jedna drużyna, talia może lepsza, no dokładnie. Nam ostatnio, tak jak ja mówiłem w Zombie Zielonej Górze, że w ogóle się jakoś w ogóle tam nie spodziewałem tego, bo tak naprawdę tak było. Wiedziałem, że jedziemy walczyć o jak najlepszy wynik, ale wiedziałem, że jednak Zielonka u siebie jest mega, mega mocna, a jednak okazaliśmy się jeszcze mocniejsi, także no jest to niesamowite. No to, że w takim razie jeszcze wrócę sobie do trenera Pawła Kolana i też zapytam, czy trener też już wyczuwa atmosferę, która towarzyszyć może nam już niedługo, czy nie będzie? Pewnie, że tak. Każdy gdzieś tam o tym myśli, tylko tak jak ja powtarzam, nie wybiegajmy do przodu, bo to jest podróżowy, może się noga powinąć. Oczywiście nie mówię, że coś chcę wywołać, po prostu parę rzeczy widziałem. Ale ustalmy jedno, trener na chwilę obecną odkłada sobie kalkulator i już nie liczy tych punkcików, które mogłyby zbierać również inne drużyny. Mamy mecze dwa u siebie i to chyba nam deklaruje, że jesteśmy naprawdę na dobrej drodze do play-offów. Patrzymy na siebie, tak jest. Właśnie to jest to, że los nasz jest w naszych rękach, nie musimy patrzeć na podkręcie rywala, tylko po prostu teraz mamy wszystko w swoich rękach. Jak jeszcze jestem przy mikrofonie, to chciałem właśnie podziękować Januszowi i chłopakom za dzisiejszy mecz, kibicom, którzy przykra sytuacja wyszła, że dużo ich było przed bramą, ale mam nadzieję, że zrobimy wszystko, żeby mi się zrewanżować jak najlepszą walką na torze. Chciałem podziękować wszystkim sponsorom i przede wszystkim grupie Azotom, naprawdę tu dzisiaj jesteśmy i możemy te mecze wygrywać. Januszu, to jeszcze w takim razie też od siebie i jeszcze od kibiców też przekażę dziękowanie do takiego Janusza, jakiego oglądaliśmy dzisiaj, czy też w meczu z Mistrzem Jakami Grudziąc chcielibyśmy oglądać już do końca. Ja oczywiście też bardzo dziękuję i przyłączam się do słów Pawła, że jestem też bardzo wdzięczny kibicom i przede wszystkim grupie Azoty. No bo rzeczywiście, gdyby przede wszystkim nie ta firma, to nas by to po pierwsze nie było, a po drugie, no to no jeździmy tak dla kibiców, więc cieszymy się, jak jest ich coraz więcej i tym bardziej nam kibicują. Tak jak Paweł mówił, no wiadomo, to jest jakaś nowość i wiele kibiców już mówiło o tym wcześniej, że trochę ich to odpycha, ale no niestety no, to już jest niezależne od nas. Nic na to nie poradzimy. Ani my, ani klub, ani sponsorzy. Dziękuję serdecznie. Ja mam odnośnie meczu z Betardem z Wrocław. Pytanie właśnie do Janusza i do Pawła. Z jakim nastawieniem, czego możemy oczekiwać, czego możemy się obawiać po tej rywalizacji tam Tigerów Inden? Dużo, sporo zawodników bardzo silnych, chociaż oni mają jeden ból, ponieważ dzień wcześniej startuje trzech zawodników z tego zespołu w Grand Prix, więc będą musieli no, troszeczkę więcej wysiłku włożyć w ten taki sportowy weekend. Janusz. Kurczę, Paweł, tak jak mówił wcześniej, my się raczej staramy skupiać na sobie i nie możemy myśleć o przeciwniku, czy on jest dobry, czy słaby, czy nie wiem, czy ma zatwardzenie, czy też nie wiem, się nie wyspał. Po prostu to jest najważniejsze, żeby myśleć o sobie i my zrobimy wszystko, żeby najlepiej przygotować ten tor tak, żeby nam pasował, a my, żebyśmy się jak najlepiej do niego dopasowali. To jest chyba wszystko. W niedzielę ma być bardzo gorąco. Jak planujecie sobie z tym poradzić?
Na pewno właśnie my mamy ten plus, że jesteśmy na miejscu, możemy siedzieć, nie wiem, w klubie, w domach, nie wiem, gdzieś, gdzie jest chłodno. Natomiast no, z Wrocławia wszyscy zawodnicy muszą dojechać i oni mają właśnie ten problem, żeby jakoś sobie z tym poradzić i... Ale jeszcze kwestia sprzętu, bo i Wrocław, i Tarnów, no tutaj będzie musiał się zmagać z taką wysoką temperaturą przy sprzęcie, który, jak wiemy, takiej gorączki nie lubi. Nie lubi, ale już w tym roku od dłuższego czasu, teraz akurat ta temperatura powróciła. Ja pamiętam, że byliśmy w Gorzowie, w różnych tam zawodach, że było mega gorąco i jakoś trzeba było kminić i wydaje mi się, że już mniej więcej ci, co też po tych upałach widzieliśmy, co się dzieje z silnikami, wiemy jakby trochę zapobiec temu i no jakby jesteśmy lepiej na to przygotowani, tak mówię, jesteśmy u siebie i tym bardziej wiemy, co ten tor robi z silnikiem, też przy okazji po tych czterech kółkach i wiemy jak mu gdzieś tam pomóc, żeby powiedzmy, nie wiem, nie było jakiegoś, jak nasłuchuje się silnik pobiegu, żeby nie było jakieś ps, no nie. Chciałem jeszcze zupełnie ci powiedzieć, Janusza, że dzisiaj można powiedzieć, że mieliśmy bardzo dobry trening przed meczem, tak? I chłopaki dzisiaj pojeździli w Stuttgarcie, na pewno zwycięstwo skrzydla dodaje wiarę w siebie i na pewno z takim bojowym nastawieniem do tego podejdziemy. Co do warunków, wszyscy mają takie same warunki i każdy ma ten problem na chce go. Dalej są równe szanse dla każdego. I może łatwiej będzie troszeczkę, że nie będzie telewizji i sędzia będzie bardziej łaskawszy i pozwoli nam między biegami ciut. Nie będzie tak szybko włączył zielonego światła i dwóch minut i troszeczkę nam pozwoli zawodnikom przede wszystkim oddechnąć. Czy teraz mamy niewielki czas do niedzieli? Czy wszyscy zawodnicy zostają i jakieś treningi są planowane? Tam Kenet chce motory posprawdzać jeszcze. Wiem, że Martin ma tam swoje sprawy, wraca do domu, ale generalnie 99% zespołu zostaje i mówię, jeszcze będziemy rozmawiać ze sobą, tak? Jutro mamy spotkanie z ludźmi. Gdzie potrzeba, zrobimy trening. Nie będzie potrzeby, nie będziemy nic zrobić na siłę, także spokojnie. Wiemy, że właśnie kumulacja pogody jest jutro i w sobotę i w niedzielę, także bez sensu katować i jeździć. Mówię, ktoś będzie miał potrzebę coś sprawdzić, to sprawdzić. Nie, to po prostu przygotowujemy się do meczu z Betardem mentalnie. Odpoczywamy, potem koncentrację idziemy. Czy nastawienie drużyny jest takie, że można ukryć te 14 punktów z nawiązką? Teraz bo dzięki temu, że mamy 5 punktów z falobazem, nie mamy takiego ciśnienia. A ja to powtarzam, jak nie mamy ciśnienia, to łatwiej się to wszystko zdobywa i jesteśmy w stanie. Ale ja mówię, nie będziemy nic się zabijać przy tych 14 punktów. Po prostu pojedziemy. Wygramy za 3, będziemy się cieszyć. Wygramy za 2, też będziemy się cieszyć. Dlatego celem numer 1 jest po prostu wygrać w niedzielę. Okaże się koło 8 w niedzielę. Dobra, dzięki. Chyba wyczerpaliśmy, bo nie...